Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny dzień, poniedziałek. W dniu dzisiejszym na chwilkę opuszczamy Paria Koto. Jedziemy w góry Andy. Dzisiejszy dzień w formie wycieczki. Zabieramy Was serdecznie i w ramach dzisiejszego dnia oczywiście będziemy się też modlić. Się na wysokości 4204 w miejscu, które się nazywa Cayam Punta i w dali widzimy góry, które się nazywają Cordillera Blanca, czyli wzgórza białe. To są lodowce, które mają powyżej 6000 metrów. Cały rok jest tam lód i śnieg i w dole widzimy miasto Huaraz. To jest duże miasto górskie. Tak dla porównania można powiedzieć, że coś jest tak turystycznie jak polskie Zakopane. Tak trochę tylko. Więc to dużo ludzi przyjeżdża, żeby wspinać się po tych górach, chodzić po tych górach. Jest dosyć bardzo ładne. Warto kiedyś się wybrać. Moi drodzy, dwugodzinna podróż sprawiła, że dojeżdżamy do miejsca, w którym widzimy wysokie góry Cordillera Blanca. No, rzeczywiście piękny widok. Punkt widokowy razem z naszym ojcem Rafałem dojechaliśmy, który po drodze nas też obdarowywał informacjami miejscowych, lokalnych zwyczajów i treści, które są związane właśnie z tym miejscem, które żeśmy przejeżdżali. Zwróćcie uwagę, jak pięknie wyłaniają się wysokie góry. Co pokazujecie? Pokażcie, a powiedzcie, co pokazujecie. Kolejnym odcinku drogi dotarliśmy do Huaraz, miejscowości, która będziemy ją teraz budować.
Stawiennictwo pomagało nam w naszym codziennym życiu. Przez cały ten czas pielgrzymki modlimy się i o tą opiekę, Bożą opiekę, stawiennictwo naszych męczenników z Pariakoto prosimy, a tą najświętszą ofiarę czy świętej koncelebrowaną będziemy sprawowali w następujących intencjach. Moja intencja jest dzisiaj rozbudowana. To są intencje osób, które towarzyszą na Fundacji Róża Maryi w tej pielgrzymce w sposób duchowy oraz wasze również intencje, te, które zostały napisane, przekazane, złożone. One wszystkie są tutaj podane, je ogarniam modlitwą i w intencji tych osób składających intencje i w tych intencjach się modlę. Do tego jeszcze pragnę dołożyć te wszystkie osoby, które z nami się przez stan naszej pielgrzymki łączą, polecając wszystkich Bożej opiece i to już, co mówiłem, stawiennictwu, orędownictwu męczenników z Pariakoto, Zbigniewa i Michała. Niech ich stawiennictwo przed Panem za nami wyjedna i wyprosi te łaski, które polecamy. Oni tutaj są, są dla Ciebie promiennym znakiem i pewnego życia budzi nas. Oni tutaj są, są dla Ciebie promiennym znakiem. Płaszcz z gwiazdami, które tutaj się znajduje, to jest właśnie płaszcz, który na tym cudownym wizerunku Matki Bożej z gwałtem się znajduje i ten płaszcz, o którym była dzisiaj Olfa Bartokarze, to jest właśnie ten nakrycie jako płaszcz. I pod ten płaszcz każdy z was będzie mógł w czasie dzisiejszej o modlitwy różańcowej wejść. Będziemy odmawiali chwalebną część różańca i na jedną dziesiątkę każdy z was będzie mógł wejść w ten, jakby na jedną dziesiątkę. Proponuję, aby po 5 osób po prostu można było wejść. I formuła jest taka, że w momencie, kiedy my modlimy się, omadlamy też te osoby, które są pod płaszczem, a te osoby tak naprawdę powinny modlić się swoimi słowami do Matki Bożej. Nie tyle odmawiać różaniec, bo wtedy to będzie możliwe w międzyczasie,
Natomiast w takim wydaniu zewnętrznym my się modlimy, omawiamy wspólnie intencje osób, które się polecają Matce Bożej. Natomiast każdy z Was osobiście, będąc pod płaszczem, jeżeli komuś wygodnie jest kontynuować różaniec, oczywiście nie będzie problemem. Natomiast na ten czas wskazane byłoby, żeby w swoim sercu podjąć modlitwę, rozmowę z Matką Bożą, aby ofiarować właśnie się jej w ten sposób, że przekazujemy i prosimy o te intencje, które są dla nas ważne. Prosimy o jej opiekę, aby pod swoim płaszczem nas chroniła i prowadziła. Siedzi po prawicy Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Święty Odprowadzony, grzechy odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Intencja Ojca Świętego za cały Kościół Powszechny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszechnego. Chwała Ojcu, podnosimy płaszcz i te osoby, które teraz są pod płaszczem, wracają na miejsca, a następne będą podchodzić. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winom. Ave Maria. Rozważajmy drugą tajemnicę, niech wstąpi jej Pana Jezusa. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Trzecią tajemnicę, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.